Z księgi proroka Ezechiela. Pan skierował do mnie te słowa. Synu człowieczy, weź sobie kawałek drewna i napisz na nim: Juda i Izraelici jego sprzymierzeńcami. Potem weź sobie inny kawałek drewna i napisz na nim: Józef, drewno Efraima i cały dom Izraela jego sprzymierzeńcami. Złącz je z sobą jedno z drugim, w jeden kawałek drewna, tak by w ręku Twoim stanowiły jedną całość. A jeśli potem mówić będą do Ciebie rodacy, czyż na nie powiesz, co przez to masz na myśli? Wtedy powiedz im, tak mówi Pan Bóg. Oto biorę drewno Józefa, które jest w ręce Efraima oraz plemion Izraela, Jego sprzymierzeńców. I przykładam je do drewna judy, i czynię je jednym drewnem, po to, by w ręku moim byli jedno. A drewna, na których będziesz pisał, będą przed ich oczami w twym ręku. Wtedy powiedz do nich tak mówi Pan Bóg, oto wybieram Izraelitów spośród ludów, do których pociągnęli, i zbieram ich ze wszystkich stron. I prowadzę ich do ich kraju, i uczynię ich jednym ludem w kraju, na górach Izraela, i jeden król będzie nimi wszystkimi rządził, i już nie będą tworzyć dwóch narodów, i już nie będą podzieleni na dwa królestwa, i już nie będą się kalać swymi bożkami, i wstrętnymi kultami, i wszelkimi odstępstwami. Uwolnię ich od wszystkich ich wiarołomstw którymi zgrzeszyli, oczyszczę ich i będą moim ludem, ja zaś będę ich Bogiem. Sługa mój Dawid będzie królem nad nimi, i wszyscy oni będą mieć jedynego pasterza i żyć będą według moich praw, i moje przykazania zachowywać będą i wypełniać. Będą mieszkali w kraju, który dałem słudze mojemu. Jakubowi, w którym mieszkali wasi przodkowie. Mieszkać w Nim będą oni i synowie, i wnuki ich na zawsze. A mój sługa Dawid będzie na zawsze ich władcą. I zawre z nimi przymierze pokoju. Będzie to wiekuiste przymierze z nimi. Założę ich i rozmnożę, a mój przybytek pośród nich umieszczę na stałe. Mieszkanie moje będzie pośród nich, a ja będę ich bogiem, oni zaś będą moim ludem. Ludy zaś pogańskie poznają, że ja jestem Pan, który uświęca Izraela, gdy mój przybytek będzie wśród nich na zawsze.